Ale mam nadzieję, że znajdzie się dostateczna liczba dobrych Polaków, którzy uniemożliwią to skandaliczne widowisko, bo jedna rzecz pogrzeb, no ale druga rzecz to cała asysta, honory i fajerwerki, które zapowiedział urzędujący prezydent, czym zresztą doskonale się weryfikuje po raz kolejny jako człowiek związany z postsowiecką służbą, z wojskowymi służbami tajnymi, które kontynuowały dziedzictwo sowieckiego Smiersza, któremu tak wiernie służył Wojciech Jaruzelski od 1943-1944 roku. Bohater innego pańskiego filmu, filmu plus dodatnie plus ujemne, Lech Wałęsa, mówi, że w obliczu śmierci trzeba być wyrozumiałym i że przyjdzie na ten pogrzeb, jeśli będzie ceremoniał katolicki, a taki będzie, bo taka była wola rodziny. Co pan na te słowa? Proszę pana, jako katolik wzdycham za duszę nieboszczyka, requiescat in pace, ale to jedna rzecz, a druga, że nie można mącić ludziom w głowach. Jaruzelski był czołowym zdrajcą, sprzedawczykiem, sowieckim namiestnikiem nad Polakami i jego miejsce, jeśli o pochówek chodzi, no to Plac Czerwony. Tam pod murem Kremla pochowani są wszyscy jego najwyżsi dowódcy, przełożeni, przywódcy, którym lojalny był aż do grobowej deski. Jeśli się ktoś pojednał z Panem Bogiem przed śmiercią, to bardzo dobrze, no ale wielka szkoda, że nie wypowiedział ani słowa prawdy na temat swojej roli, na temat reżimu komunistycznego, którego, jak powiedziałem, lojalnym był wykonawcą i ciemiężycielem Polaków. No, jeżeli pan Lech Wałęsa ma inną opinię, no to dlatego, że i on z tym samym reżimem był związany tajnymi nitkami porozumienia, jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa Bolek oraz jako kolaborant wojskowej bezpieki od czasów swojej zasadniczej służby wojskowej. A więc co pan powie o, co pan powie o 120 tysiącach członków Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych? To oni złożyli wniosek o pochowanie generała Jaruzelskiego na wojskowych powązkach. Proszę pana, to są konsekwencje utrzymywania Polski w tym reżimie przez dziesiątki lat. W tym reżimie, który dokonywał pomieszania pojęć, a następnie triumfalnie i suchą stopą ludzie tego reżimu przeszli do trzeciej RP, do nowych czasów. Zostali. Ale to są też żołnierze Armii Krajowej. To jest największa organizacja kombatantów proszę w Polsce. 120 proszę tysięcy pana, członków. W tak wielkiej organizacji, jak sądzę, różni są bardzo ludzie, a ja powiem tak, to nie jest kwestia opinii, to nie jest kwestia emocji, to jest po prostu kwestia informacji. To jest kwestia informacji i może poprzestańmy na tym, że w najlepszym wypadku, to jest taki scenariusz optymistyczny, takie prośby, takie propozycje złożyli ludzie dalece niedoinformowani, nie mający najwyraźniej świadomości, jaki to zbrodniarz i za jakie straszne rzeczy odpowiedzialny człowiek Wojciech Jaruzelski. Niech mu ziemia lekką będzie, ale na miłość boską nie honory państwowe. A więc powtórzę, mam nadzieję, że znajdzie się dostateczna liczba zdeterminowanych, dzielnych Polaków, którzy mają olej i rozsądek w głowie i którzy nie dopuszczą do tego skandalu, jakim byłby pogrzeb z honorami, fanfarami państwowymi pod auspicjami urzędującego prezydenta, który swoją karierę zawdzięcza tym samym służbom, które wyniosły do władzy Wojciecha Jaruzelskiego. Pan myśli, że ten pogrzeb rzeczywiście może być zakłócony? Poseł PiS Stanisław Pięta mówi, weźmy różańce i przyjdźmy na pogrzeb. Jeśli będzie nas więcej, to ta uroczystość się nie odbędzie. Z całą pewnością nikt nie zamierza zakłócać pogrzebu, natomiast z całą pewnością jest dostateczna ilość ludzi, którzy oprawę tego pogrzebu, honory państwowe, uważaliby za rzecz skandaliczną i po prostu źle rokującą państwu polskiemu, bo nie może ostać się państwo, które honoruje w najwyższy sposób ludzi, którzy działali przeciwko niepodległości tego państwa, przeciwko wolności narodu, przeciwko zdrowiu i życiu narodu. Wojciech Jaruzelski
Kozielski przecież jest zbrodniarzem. Z jednej strony w tym potocznym znaczeniu, jako człowiek odpowiedzialny po prostu za śmierć bardzo wielu ludzi, ale z drugiej strony jest zbrodniarzem w sensie norymberskim. W Norymberdze skazywano różnych dygnitarzy hitlerowskich za udział w, jak to nazywano, planowaniu wojny napastniczej. Otóż Wojciech Jaruzelski, od kiedy został ministrem obrony sowieckim, polskojęzycznym w Układzie Warszawskim, niczym innym się nie zajmował, tylko właśnie planowaniem III wojny światowej, która Polsce miała przynieść całkowitą zagładę, a polski naród, no nie wiem właśnie, czy w ogóle bylibyśmy w obiegu i w tym samym składzie, żeby o tym rozmawiać dzisiaj, gdyby ziściły się te plany, które rysował, kreślił, uaktualniał, modernizował Wojciech Jaruzelski. Z jednej strony nie ma żadnych przepisów państwowych, które regulowałyby to, w jaki sposób mają być chowani byli dygnitarze. Z drugiej strony, jeśli chodzi o te przepisy dotyczące przyznawania miejsca na powązkach, tutaj sprawa jest jasna. To wczoraj tłumaczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Warszawy, że muszą być spełnione jeden z dwóch warunków. Albo wysoka funkcja państwowa, albo wysokie oznaczenia państwowe. No takie przepisy są w Polsce. Proszę pana, to jest kazuistyka. W Polsce są przepisy, które właśnie tu we Wrocławiu umożliwiły skazanie polskich patriotów za to, że protestowali przeciwko promowaniu SS-mana Baumana przez prezydenta Wrocławia Dutkiewicza, który, jak się zdaje, jest z tej samej parafii, co i nieboszczyk Jaruzelski i prezydent Wałęsa, ciągle jeszcze na tym świecie. No więc chwała Bogu, ma czas, żeby pójść po rozum do głowy i jakieś słowo prawdy powiedzieć, ale nie trzeba ludziom więcej mącić w głowach. To, że są przepisy, to nas nie zwalnia ze zdrowego rozsądku, z poczucia sprawiedliwości, uczciwości i z patriotyzmu nas to nie zwalnia. A co z poczuciem? To, że są postsowieckie jakieś regulacje. A co z poczuciem i taką polską tradycją szacunku dla zmarłych? To też powiedziałem, proszę pana, requiescat in pace. Jako katolik zawsze tak westchnę za duszę każdego nieboszczyka z myślą o własnym zgonie, który nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach nastąpi. I to rzecz jedna. Natomiast druga, proszę nie wykorzystywać naszej polskiej dobrotliwości i pobożności do tego, żeby nam zamykać usta. Mamy prawo wiedzieć, kto nami rządzi, mamy prawo wiedzieć, co jest grane i trzeba to wyraźnie mówić. I jeśli dzisiaj państwo mnie zapraszacie tutaj do tego telewizora, to korzystam z tej rzadkiej okazji, bo to kiedyż mam te rzeczy wypowiedzieć. Nie mówimy nic złego, wypowiadając prawdę. Jeszcze raz powtórzę, to nie jest kwestia zapatrywań, to nie jest kwestia poglądów i ocen, to jest kwestia informacji. Polecam film Towarzysz Generał, polecam film Towarzysz Generał Idzie na wojnę. Te filmy gdzieś tam są w obiegu, drugim raczej niż pierwszym, ale można do nich dotrzeć. Jeśli ktoś po obejrzeniu tych filmów uzna w dalszym ciągu za godne, pożądane i zbawienne, żeby zbrodniarze i zdrajcy byli z honorami chowani w panteonie narodowym, w jaki przemienił się cmentarz powązkowski, no to krzyż na drogę, to wszystkiego dobrego. Polityka przy trumnie, co pan o tym myśli? Wszyscy chyba przedstawiciele partii politycznych ochoczo zabierali głos na temat pochówku generała Jaruzelskiego. Proszę pana, no ja na szczęście nie mam tego dylematu, na szczęście nie muszę tutaj mieć żadnych kompleksów, dlatego że te 2,5 godziny filmu razem, łącznie 2,5 godziny filmu naładowanego faktami, dokumentami, świadkami, ekspertami, zrobiłem jeszcze, kiedy Wojciech Jaruzelski miał się całkiem dobrze i był w obiegu po tej stronie, więc śmiało w związku z tym mogę się do tych filmów odwoływać. Jeśli dzisiaj jest jakiś festiwal opinii nad tą trumną, no to nic dziwnego. Skoro ta sprawa nie była załatwiona za życia, skoro ten zdrajca i sprzedawczyk nie został odesłany do Sowietów, którzy zresztą do samego końca nagradzali go przecież najwyższymi orderami, Włodzimierz Putin. Grzegorz Braun, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Grzegorz Braun, reżyser, autor filmu dokumentalnego Towarzysz Generał z Wrocławia. Dziękuję bardzo, tym kończymy informację.